mieliśmy to świeżo, świeżo gdzieś tam z tyłu głowy i po prostu szłam schematem. Który wtedy zadziałał, tak, który wtedy zadziałał. Troszkę musiałam podjąć decyzję o rozszerzeniu tego, dlatego że to było jednak 70 osób. I mieliśmy informację, że pasażerowie żyją. To była pierwsza w historii katastrofa lotnicza, gdzie pasażerowie przeżyli. Tak niestety się złożyło, że również wdrożyliśmy wtedy system nagrywania rozmów dyspozytorskich i przebieg całej akcji był nagrany. Po kilkunastu miesiącach dowiedziałam się, że niestety te nagrania, niestety albo niestety, te nagrania są materiałem szkoleniowym, ponieważ to były pierwsze nagrania z pierwszej katastrofy z żywymi ofiarami. Chyba jednym z największych i najtrudniejszych dla Pani wyzwań było zabezpieczanie medyczne wizyty Jana Pawła II w 1999 roku. Tak, to było... Proszę zdradzić nam kulisy tego wydarzenia. To było kilka miesięcy przygotowań. Trudnych przygotowań. Wyjątkowo pogotowie miało powierzone zadanie towarzyszenia Ojcu Świętemu przez 24 godziny na dobę podczas wizyty w Warszawie i na Mazowszu. Nasze zespoły zmieniały się, cały czas towarzyszyły Ojcu Świętemu, również w nocy spędzali noce w nuncjaturze. Wiele miesięcy przygotowań, ostatnie dni bardzo, bardzo, bardzo trudne. Wszystko musiało być dopięte na ostatni guzik. I no cóż, pogotowie stało się moim domem. Stało się moim domem. Ten plaster, który widzimy na czole naszego papieża, tak, to właśnie jest wynik interwencji. To jest wynik interwencji zespołu, który wtedy był w nuncjaturze. Zresztą bardzo śmieszna historia się z tym wiąże, bo tak jak mówię, pogotowie było w tym czasie moim domem i noclegownią. I wybłagałam 4 godziny przerwy od mojego pana dyrektora. Pozwolił mi pójść do domu na 4 godziny, przebrać się i przespać chwilę. Niestety ledwie zdążyłam zamknąć oczy, rozległ się telefon. Taka zaspana, odebrałam telefon i słyszę: słuchaj, my chcieliśmy ci powiedzieć, że my